Kochani, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Witam Was z naszej kancelarii parafialnej. Mam nadzieję, że już niedługo będziemy mogli wszyscy znowu się spotkać tutaj wspólnie, w tym miejscu. Na razie niestety musimy kontynuować w tym trybie wirtualnym i naprawdę jesteśmy wdzięczni Bogu jako wspólnota za te możliwości, które dzisiaj mamy, po to, żeby jednak pozostawać w kontakcie, po to, żeby Słowo Boże wciąż było głoszone, a kontakt między członkami naszej parafii nie znikał. Obchodzimy dzisiaj Niedzielę Palmową. Mam nadzieję, że udało Wam się już przeczytać fragmenty, które były przewidziane na dzisiaj. Naszym dzisiejszym tekstem kazalnym był fragment z Ewangelii według świętego Mateusza, 21 rozdział, pierwsze 11 wersetów. Ten triumfalny wjazd do Jerozolimy jest jednym z niewielu elementów w dziejach naszego Pana, o których mówią wszyscy czterej autorzy Ewangelii. Z pewnością jest to doniosły krok w dziejach, w ziemskiej służbie naszego Pana, którego nie wolno nam przeoczyć. Dlatego dziś rozważymy następujące aspekty związane z osobą Chrystusa w tym fragmencie. Będą to cztery rzeczy. Chrystus jest kimś, kto wie, co się wydarzy. Chrystus chce, aby cała uwaga była przykuta do Niego. Chrystus jest nieszablonowym królem, który łączy cechy z pozoru niekompatybilne. I Chrystus przynosi wybawienie, które przewyższa nasze oczekiwania. Zacznijmy od pierwszego argumentu. Chrystus jest kimś, kto wie, co się wydarzy. Zadziwia mnie doskonale widoczna wszechwiedza Chrystusa w dzisiejszym fragmencie. Widzimy, jak wysyła dwóch uczniów i mówi im, że znajdą uwiązaną oślicę z oślątkiem, na którym nic z ludzi jeszcze nie siadał. To wszystko, co opowiada Jezus, zaczyna przypominać jakąś uprzednio zaaranżowaną akcję. Jezus w tej sytuacji przemawia, jak ktoś, przed kim wszystko zostało odsłonięte. Jak ktoś, przed kim wszystko, komu wszystko zostało ujawnione, którego oczy są w każdym miejscu, który wie o rzeczach niewidzialnych równie dobrze, jak i tych widzialnych. Tego rodzaju wiedza jest szczególnym atrybutem Boga. Takie fragmenty mają nam przypominać, że choć w ciele człowieka, Jezus Chrystus nie jest jedynie człowiekiem, ale także Bogiem. Bardzo możliwe, że Jezus znał całą wioskę, z której pochodził ten osiołek. Prawdopodobnie znał właścicieli zwierzęcia, wiedział, gdzie są przywiązane. Być może nawet uprzednio umówił się na wypożyczenie tego osła. Czytając te pasyjne opowieści, pamiętajmy o tym, że Chrystus miał absolutną kontrolę nad wszystkim, co się działo. Pamiętajmy o tym, że był On Bogiem. Wciąż Nim jest. Wszystko było przewidziane i nic z tego, co wydarzyło się w Jerozolimie, nie zaskoczyło Chrystusa. W kolejnym rozdziale, kiedy Jezus będzie rozkazywał Piotrowi, by nie sprzeciwiał się jego aresztowaniu, Chrystus powie: ale jakże wypełniłyby się pisma, które mówią, że musi się tak stać? Chrystus cytował pismo zarówno po drodze na Golgotę, jak i już i na samym krzyżu. To wszystko mówi nam o tym, że życie Chrystusa było kształtowane przez Pismo Święte, które objawia nam wolę Bożą. Życie Chrystusa było także kształtowane przez doskonałą wiedzę i poznanie Pisma. Każda część życia Chrystusa była zależna od Pisma Świętego. To dlatego nawet podczas agonii On powraca do osi swojego życia, do Słowa Bożego. Chrystus chce, aby cała uwaga była przykuta do Niego. W wersecie drugim Jezus wysyła uczniów po ośle. W wersecie dziewiątym czytamy już o tłumach, które szły przed Nim i za Nim. Skąd się wzięły tłumy? Co jeśli Jezus wysłał apostołów nie tylko po ośle, ale także i po te tłumy? Tłumy dobrze wiedziały, kim jest Jezus.
widziały i słyszały o tym, jak chociażby wskrzesił on Łazarza. Cała historia jest nietypowa dla ujawnionego dotąd charakteru naszego Pana. Nie wiem, czy kiedykolwiek zastanawialiście się nad tym. Przy innych okazjach widzimy, jak Jezus wycofywał się z tłumu, odchodził na pustkowie, kazał uzdrowionym, by nie mówili nikomu o tym, co się wydarzyło, o tym, co On dla nich uczynił. Ale w tej sytuacji jest zupełnie inaczej. Coś się zmienia, rezerwa całkowicie zniknęła. Teraz wygląda na to, że Jezus cieszy się tą publiczną uwagą. Zdaje się pragnąć, by wszyscy Go zobaczyli, zauważyli i zaobserwowali to, co On robi, to, co On ma zamiar uczynić. Powody takiego właśnie zachowania naszego Pana w tym kluczowym momencie Jego służby mogą być początkowo trudne do odkrycia, ale po chwili rozwagi okazują się jasne i dość proste. Chrystus wiedział, że nadszedł czas, gdy przyjdzie Mu umrzeć za grzeszników na krzyżu. Jego dzieło wielkiego proroka w odniesieniu do ziemskiej służby było niemal zakończone. Jego dzieło złożenia zastępczej ofiary za grzech miało się dopiero wykonać. Zanim złoży samego siebie na ofiarę, pragnie zwrócić na siebie uwagę całego żydowskiego narodu. Wielka ofiara za grzech ma właśnie zostać złożona. Oczy całego Izraela powinny na niej spocząć. Nie można było tego dokonać gdzieś w jakimś kącie. Chrystus wiedział dobrze, co robi, chociaż cały opis tej historii wydaje nam się bardzo enigmatyczny. Gdyby Jezus został niespodziewanie ukamienowany w powszechnych zamieszkach, czy ścięty gdzieś na osobności, jak Jan Chrzciciel na przykład w więzieniu, nigdy nie brakowałoby żydowskich i później pogańskich niewierzących, którzy zaprzeczaliby, że Syn Boży w ogóle umarł. Bóg w swej mądrości tak pokierował wydarzeniami, że takie zaprzeczenie byłoby niemożliwe. Jest niemożliwe. Bez względu na to, co ludzie myślą o nauce, o przebłagalnej śmierci Chrystusa, nie mogą nigdy zaprzeczyć faktowi Jego śmierci. Publicznie wjechał do Jerozolimy na kilka dni przed swoją śmiercią. Był widywany w mieście, dopóki nie został zdradzony. Jezus publicznie był postawiony przed arcykapłanów i Piłata, był przez nich potępiony. Publicznie został zaprowadzony na wzgórze Golgoty i przybity do krzyża. Kamieniem węgielnym i kulminacyjnym wydarzeniem służby naszego Pana była śmierć za grzeszników. A ze wszystkich wydarzeń Jego służby śmierć była najbardziej publiczna i miała za świadków największą liczbę Żydów. Chrystus jest nieszablonowym królem, który łączy cechy, które z pozoru są niekompatybilne. Wszystko się zaczęło jeszcze w poprzednim rozdziale, gdzie czytamy o sytuacji, kiedy dwaj ślepi, siedzący przy drodze, usłyszawszy, że Jezus przychodzi, zawołali: zmiłuj się nad nami, Panie, Synu Dawida. Jest to rozdział 20, werset 30. Po raz pierwszy do Jezusa ktoś zwrócił się, używając Jego mesjańskiego tytułu Synu Dawida. Wszyscy dokładnie wiedzieli, o kogo chodzi, o najwyższego króla. Wyobraźcie sobie, że ktoś woła na ulicy: o Panie, o najwyższy królu, o Boże. Jezus odwraca się i na to wezwanie mówi: tak, słucham. Można tylko sobie wyobrazić zdziwienie przechodniów i ludzi w tłumie idącym za Jezusem. Można wyobrazić sobie te duże oczy, które ludzie zaczęli robić, te opadające szczęki i westchnienia zaskoczenia. Szczególnie ucieszyć to mogło apostołów, którzy od początku byli pewni, że Jezus jest politycznym przywódcą, który pomoże Izraelowi pozbyć się rzymskiej okupacji. W końcu, myślą sobie apostołowie, On ujawni swoją prawdziwą tożsamość i uderzy w system.
Od początku apostołowie marzyli o tym, że Jezus zacznie mówić o sobie jako o królu. Teraz w Jerozolimie, kiedy Jezus ogłosi wszystkim, że jest królem, są tylko dwa scenariusze. Albo zostanie zmiażdżony przez władzę, albo zatriumfuje. Kiedy w końcu apostołowie myślą, że zrobią rewolucję w stolicy, zrzucą rzymskiego namiestnika i przyprowadzą swojego króla, zwycięskiego generała na tron, Jezus przypomina im słowa proroka Zachariasza. Powiedzcie córce Syjonu, oto twój król przychodzi do ciebie cichy. Cichy, ale już nieskromny. Jezus nazywa teraz świątynię w Jerozolimie swoim domem. Przemeblowuje ją, wyrzucając handlarzy. Innymi słowy, Jezus mówi, albo mnie ukoronujecie, albo mnie zabijecie, ale trzeciej opcji nie ma. Zapewne nie wszystko było zrozumiałe dla apostołów. Generał triumfalnie wjeżdżający do miasta powinien co najmniej zrobić to na koniu. Taki wjazd z całą procesją i paradą był normalną praktyką w tamtych czasach. Przed tym czasem, jeszcze wiele stuleci po tym czasie. Król publicznie wjeżdżał do miasta, a ludzie gromkimi okrzykami go witali. Jezus odchodzi od standardowego scenariusza, w którym nie było miejsca dla triumfalnego rumaka. Wszechmocny i najwyższy król, stwórca świata i wszystkich królestw, wjeżdża do stolicy na osiołku, który został osiodłany po raz pierwszy. Aż z ciekawości zacząłem oglądać na YouTubie, jak wygląda taka pierwsza jazda dla młodego osła. Osiołek często nie czuje się pewny, potrafi nawet się potknąć, wchodzi w barierki, uderza w te barierki. Cała ta parada, to wszystko, co się działo w Jerozolimie, przy wjeździe do Jerozolimy, była powodem do mieszanych uczuć. Sława i majestat króla, ale w jakiejś komicznej oprawie. Niektórzy z was już słyszeli o moim znajomym z Pragi, który wydał w Czechach Parabiblię, książkę, która stała się bardzo szybko bestsellerem nawet w świeckich księgarniach. Ma na imię Aleksander Fleck. Jest to książka, która zawiera opowieści z Ewangelii, które zostały przeniesione do współczesnych Czech. W jego interpretacji ten triumfalny wjazd Jezusa na praski zamek wyglądał następująco. Jezus wjeżdżał na zamek na rowerze, tłum ludzi rzucał mu pod nogi gałązki bzu i skandował Jezusa na prezydenta, Jezusa na prezydenta. Myślę, że wjazd Jezusa do Jerozolimy generował w ludziach właśnie podobne, zmieszane uczucia. Podejście Jezusa wspaniale demonstrowało, że Jezus rzeczywiście jest królem, ale nie zamierza dopasowywać się do ziemskich szablonów. Chrystus mówi, jestem innym Mesjaszem, niż sobie to wyobrażaliście. Przyszedłem z inną mocą, niż sobie wyobrażaliście. Przyszedłem, by ucierpieć i usługiwać. Jestem pokorny i bezsilny, ale to właśnie dzięki temu moje królestwo zatriumfuje. Przyszedłem, by umrzeć. Chrystus przyszedł jednocześnie z majestatem i łagodnością. W Księdze Objawienia w 5 rozdziale, wersety 5 i 6, święty Jan słyszy od jednego ze starszych o tym, że lew z pokolenia Judy, korzeń Dawida, zwyciężył, aby otworzyć księgę i złamać 7 jej pieczęci. Kiedy święty Jan zaczyna się rozglądać w poszukiwaniu tego lwa, widzi baranka. I zobaczyłem, a oto między tronem i czterema stworzeniami i między starszymi stał baranek, jakby zabity. Lew wyróżnia się swoim wyglądem i donośnym głosem. Baranek swoją łagodnością i cichością. W Jezusie odnajdujemy absolutną sprawiedliwość, a jednocześnie nieskończoną łaskę. Absolutną suwerenność, a zarazem
całkowite poddanie, samowystarczalność, a jednocześnie poleganie na Ojcu. W Chrystusie spotykają się najbardziej niekompatybilne rzeczy. Chrystus przynosi wybawienie, które przewyższa nasze oczekiwania. Dzisiejszy dzień kojarzy się wielu z nas zapewne ze słowem Hosanna. To dlatego w pieśniach, które zostały wybrane dla dzisiejszego nabożeństwa domowego, tak dużo śpiewamy, wypowiadamy to słowo. Słowo Hosanna dosłownie oznacza wybaw nas. Dlatego właśnie nawet w dzisiejszym czytaniu psalmu przeczytaliśmy następujące słowa. Proszę Panie, wybaw teraz. Proszę Panie, daj pomyślność. Ludzie, wykrzykując poprawne i właściwe słowa tam przy wjeździe Chrystusa do Jerozolimy, niekoniecznie rozumieli, co krzyczą. Tim Keller powiedział o Chrystusie wjeżdżającym do Jerozolimy tak. Lud oczekiwał wybawienia wojskowego oraz politycznego, a Chrystus przyniósł zbawienie duszy i ciała. Lud oczekiwał zbawienia tylko dla Żydów, a Chrystus przyniósł zbawienie dla całego świata. Lud oczekiwał zbawienia poprzez siłę i potęgę, a Chrystus przyniósł zbawienie dla bezsilnych i pokutujących. Błogosławieństwa, które przynosi Chrystus, przewyższają wszelkie oczekiwania tłumu. To, co Chrystus nam przynosi, to coś więcej niż możliwość samorealizacji, rozwoju własnej kariery, odziedziczenia ziemi, życia w pełni. Jest to coś więcej niż uzdrowienie naszego ciała w tym życiu. Chrystus przynosi pokój, ten szalom i przywraca wszystko do dawnej harmonii z Bogiem. To dlatego gałązki z drzew były łamane i składane u stóp Jezusa jako znak ostatecznego przyjścia Pana. W psalmie 96 czytamy następujące słowa. Niech radują się pola i wszystko, co jest na nich. Wtedy radośnie wykrzykną wszystkie drzewa leśne przed obliczem Pana, bo idzie, zaprawdę idzie, aby sądzić ziemię. Będzie sądził świat w sprawiedliwości, a narody w swojej prawdzie. Góry i pagórki będą śpiewać głośno przed wami i wszystkie drzewa polne będą klaskać w dłonie, pisze prorok Izajasz w rozdziale 55. Otrzymanie błogosławieństwa Jezusa oznacza uzdrowienie od wszelkiego zła. Duchowego, psychologicznego, fizycznego, społecznego. Jeśli w nadchodzącym Królestwie Bożym to drzewa i wzgórza będą śpiewać i pląsać, to co dopiero będzie z nami? Czy jest coś, co mogłoby nas zachęcać jeszcze bardziej, szczególnie w tych trudnych czasach? Oczekujemy ponownego, triumfalnego przyjścia, z wypełnienia się Słowa Bożego. W przeszłości mamy z pewnością dowiedzieć się czegoś na temat sposobu, w jaki wypełni się Jego powrót w przyszłości. Mamy prawo oczekiwać, że proroctwa dotyczące drugiego przyjścia Chrystusa wypełnią się tak dosłownie, jak te dotyczące Jego pierwszego przyjścia. Za pierwszym razem dosłownie przyszedł na ziemię osobiście, kiedy przyszedł w poniżeniu, by cierpieć. Przyjdzie raz jeszcze w chwale, by królować. Radość uczniów Chrystusa w chwili Jego wjazdu do Jerozolimy, gdzie miał być ukrzyżowany, okaże się niczym w porównaniu z radością Jego ludu, gdy powróci. Pierwsza radość została wkrótce stłumiona i zamieniła się w smutek. Zamieniła się w gorzkie łzy. Druga radość będzie radością wieczną. Pierwsza radość była często przerywana gorzkim szyderstwem wrogów knujących spisek. Druga radość nie będzie poddana takim przeszkodom. Ani jedno słowo nie zostanie wypowiedziane przeciwko królowi, który przyjdzie do Jerozolimy powtórnie. Jak czytamy w liście do Filipian, wszelki język wyzna, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Kochani, zapamiętajmy te cztery rzeczy, o których dzisiaj rozważaliśmy. Chrystus jest kimś,
kto wie, co się wydarzy. Wie, co się wydarzy za kilka tygodni. On wie, kiedy skończy się ta kwarantanna. Chrystus chce, aby cała uwaga była przykuta do Niego. Co jeśli w ten sposób Chrystus zwraca naszą uwagę na siebie? Chrystus jest nieszablonowym królem, który łączy cechy z pozoru niekompatybilne. Jest Bogiem, jest Stwórcą świata, jest królem, w końcu ma do tego prawo. Chrystus przynosi wybawienie, które przewyższa nasze oczekiwania. Zanim Jezus umarł za nasze grzechy, ściągnął na siebie publiczną uwagę i objawił całej Jerozolimie swe przybycie. W konsekwencji, gdy kilka dni później został już ukrzyżowany, skierował na siebie uwagę tłumów przybyłych do miasta na święto Paschy. Złożył samego siebie w ofierze przy możliwie największej publiczności na oczach całego narodu. Prawdopodobnie nie było wśród mieszkańców miasta ani jednej osoby, która nie słyszałaby, że przybył ten wspaniały nauczyciel opisany przez Zachariusza. Wchodził do miasta jako Mesjasz. Wchodził dokładnie tak, jak to opisał prorok Zachariasz. Wielu z tych, którzy wołali wtedy Hosanna, po 4 dniach krzyczeli już: ukrzyżuj go, ukrzyżuj go. To wierny obraz ludzkiej natury. To dowód na to, że człowiek bardziej dba o chwałę u ludzi niż o chwałę u Boga. Drodzy, grzech polega na tym, że sługa udaje, że jest królem. Wdziera się do zamku, stawia się na miejscu króla, wydaje rozkazy, włazi brudnymi butami na jego tron, zakłada na siebie jego królewskie szaty. Ewangelia z kolei polega na tym, że król stał się sługą. Opuścił swój zamek, zstąpił ze swojego tronu, zrezygnował z wydawania rozkazu i założył brudne łachy, by wybawić nas z naszej nędzy i zaprowadzić do swojego niebiańskiego zamku. To jest najwspanialsza wiadomość, którą możemy usłyszeć w tym okresie pasyjnym. Może zaobserwowaliście w ostatnim czasie, podobnie jak ja, że istnieje taka powszechna tendencja do myślenia, że Bóg jest nam winien zdrowie, Bóg jest nam winien spokój, Bóg jest nam winien stabilność. Myślę tak zarówno ludzie sceptycznie nastawieni wobec chrześcijaństwa, jak i niektóre kręgi pseudochrześcijańskie. Ewangelia nie polega na tym, że Jezus jest w stanie uzdrowić nas z naszych chorób, choć jest w stanie i robi to według swojej woli i uznania. Ewangelia polega na tym, że Jezus przyszedł, by zatroszczyć się o nasze dusze i uwolnić nas od konsekwencji wszystkich naszych błędów, złych decyzji, niepoprawnych zachowań i wstydu. Jeśli zastanawiasz się, jaki wpływ może mieć ta nauka na twoje codzienne życie, rozważmy kilka przypadków na zakończenie. Być może w rodzinie zachowujemy się, jak gdyby wszyscy byli nam coś winni. Oczekujemy bezwzględnego posłuszeństwa, tak jak to robi król. Być może w pracy sami sobie zawdzięczamy sukcesy. Myślimy, że zasługujemy na każdą złotówkę i docenienie. Być może w służbie w kościele widzimy jakąś potrzebę i myślimy, że to tylko my możemy ją wypełnić. Że nic nie działałoby bez naszego poświęcenia i wizji. Być może w jakiejkolwiek innej sferze szukamy swoich zasług zamiast uwielbić Stworzyciela. Dzięki temu, że w Jezusie mamy najwyższego Króla, nie musimy już sami szukać i udowadniać naszej ważności. Żądać bezwzględnego posłuszeństwa, szukać własnej chwały, myśleć, że jesteśmy niezastąpieni, a wszystkie zasługi oddać Jemu. Wsiadając na osła, Jezus mówi do nas: tak, jestem królem, ale nie takim, jak ty sobie to wyobrażasz. Jestem lepszym, niż kiedykolwiek będziesz mógł przypuścić. Pochylmy nasze głowy do krótkiej modlitwy.
Panie Jezu Chryste, wspólnie z tłumem, który witał Cię przy Twoim triumfalnym wjeździe do świętego miasta, wołamy dzisiaj Hosanna. Wybaw nas, Panie, od wszelkiego zła. Wybaw nas, Panie, od nas samych. Wybaw nas, Panie, od jarzma naszego grzechu. Wybaw nas, Panie, od ciągłego poszukiwania własnej chwały. Pomóż nam, Panie, patrzeć przed siebie. Pomóż nam, Panie, szukać siebie, szukać Twojej woli. Pomóż nam, Panie, uwielbiać Ciebie i polegać na Tobie, a nie na nas samych. W tych trudnych czasach, Panie, czasach niepewności, prosimy Cię o tym, o to, żebyśmy mogli ciągle ufać Tobie i oczekiwać wybawienia tylko od Ciebie. Pomóż nam, Panie, także być światłością i solą dla świata i dla naszych znajomych, dla naszych rodzin, dla naszych współpracowników, dla ludzi, z którymi nie mamy możliwości teraz się widywać. Pomóż nam, Panie, przekazywać dalej światło Twojej nadziei, przekazywać wieść o tym, że jesteś Królem, który wciąż trzyma wszystko pod swoją kontrolą, tak jak to robiłeś od początku świata. Pomóż nam, Panie, pokładać w Tobie całą naszą nadzieję, ufać tylko Tobie i widzieć w Tobie Króla. Króla, który jest jednocześnie lwem i barankiem. Modlimy się o te rzeczy w imieniu naszego Zbawcy, Jezusa Chrystusa. Amen.